Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, Fen 11 w Warszawie, nadchodzimy, Torwar, zajebiste walki, będzie lała się krew. Co tam u Ciebie? Wszystko elegancko, niedziela, rano, niewyspany. Marcin Januszka, moja przygoda z MMA zaczęła się w Olsztynie. Trafiłem pod skrzydła Mirka Okińskiego i zacząłem wygrywać. Przyszły pierwsze walki zawodowe, pierwszy bilans 10-0, czas na zmiany. No, zmiany, które to w mojej karierze spowodowały, że ta kariera się zatrzymała. Wróciłem z powrotem pod skrzydła Mirka i duża organizacja FEN mnie zauważyła. Będziemy motywować. Początki mojego MMA praktycznie wywodzą się z gal, które ściągałem z internetu. Robiliśmy sobie małą salkę w domu, trenowaliśmy razem. Czekaj, musi wyjść po pizzę. Jestem przestronnym zawodnikiem, nie boję się żadnej płaszczyzny. Jeśli ktoś próbuje ze mną walczyć w stójce, jak najbardziej odpowiadam. W parterze też sobie świetnie radzę, choćby czy zeszłe walki o tym świadczą. MMA, mój pomysł na czas wolny, część mojego życia. Pomysł na walkę, taki, będę się bił tak, jak będzie pozwalał przeciwnik. Plan treningowy, jak również game plan na walkę, układa mój trener Damian Herczyk. Znajdę i obnażę jego słabe strony. Marcin, zawodowo jest strażakiem, wsiadę do Warszawy i zgaszę twój zapał do MMA. Strażak sam robi wszystko za dwóch. Ja będę palił wszystko przed sobą. Ale kurwa, było teraz zajebiście, kurwa, ja pierdolę. Mirek przekuszy wszystkich. Kurwa, na tej hali, ja to krzyczy. To słyszysz jakiś Mirka, jak krzyczy i podpowiada? Ja pierdolę. To przekrzyczy w kółku. Jaja, będzie biegał. On nie umie wystać w narożniku, nie? Będzie biegał, tak? Ale to w sumie pasujecie do siebie, jak on tak lata wokół, a ty nie możesz siedzieć, ty do następną galę, jak przyjdziesz na wywiady, to ci wiesz, założymy takie, wiesz, krzesło pasami, nie? Jest to wesoło. Fajne koszulki. Kurde, gdzieś żebyśmy kiedyś zrobili kiepską koszulkę. Mówić już coś o sobie, czy jak to wygląda? Z 10 do 100. Raz, dwa, policzkotki. 3, 4, 6. 7, 8, 9, 10. Ok? Czy jeszcze? Jeszcze chwileczkę. 15, 20, 21. Dobra, super. To jest casting tej organizacji, ale potrzebowali właśnie zapaśników, którzy będą zrywali Europejczyków. Grałem ludzko. Godło mi człowieku, zamaskowali. Odbywaliśmy olimpiadę w Seulu w 88. W tym roku będzie w grudniu w kinach w Polsce. Trochę tam pozmieniane, ale na faktach. Nie mogę tak grać. Chyba wiesz, nie jestem z Hollywood. Walczy, będzie on tak jak ja. Będę tego chciał. Walka z Sebastianem, myślę, że to będzie ciężki dla mnie sprawdzian. Jestem zawodnikiem, który jest lepszy na walkach niż na treningu. To jest dużo atut. Nie mogę się tego doczekać po prostu. Po ostatniej swojej walce, która była w Kołobrzegu, właśnie tutaj na organizacji Feny, jestem bardzo zadowolony, udało mi się ją wygrać. No właśnie teraz w trakcie przygotowań szykuję się właśnie konkretnie pod Bartka. Dużo takich szybkościowych rzeczy, wszystko pod okiem fizjologa. Liczę, że będzie foto. W Fenie jeszcze nie ma pasów w mojej kategorii wagowej, ale myślę, że to ja właśnie będę pierwszym jego posiadaczem. Akcja! Zawsze chciałem to zrobić. Dużo zagadnie uśmiechnie. Sebastian, liczę, że w marcu będzie w życiowej formie, bo ja będę na pewno. W marcu w klatku ringu okaże się, kto jest lepszy, ale ja wiem, że to będę ja. Jesteś bardzo wygrać tę walkę, lecz jak chcę wygrać jeszcze bardziej, to moja ręka powędruje do góry. Niestety twoje kibice będą zawiedzone. Mam siadać, czy ty to robię? No siadaj, ty i tak nie będziesz walczyć, nie kurga i nie. Co? I po to tak gadasz? Wykraka mi. Ty to jesteś stary nikotyniarz. I nie tylko. Mój dzień minął dzisiaj bardzo dobrze. Zjadłem boczek, kiełbasę. Pojedliśmy coś z Sepkiem. Przygotowałem posiłki i byłem się kurą domową. Czuję się niezmiernie dzisiaj dobrze. Mam nareszcie może jakiś weekendzik, że sobie odpocznę. Mija choroba, wszystko idzie w dobrym kierunku. Możesz, wiesz, od czego zaczynać? Nie. Po ostatniej mojej walce myślałem, że całkowicie już pech mi opuścił. Lecz jednak okazało się małe ale. Starczy już tego pecha na rok 2015. Rok 2016 to będzie mój rok. Wodzimkowski był w wersji 2.0. No to szykuje się wersja 3.0. A to dlaczego? Tak naprawdę to już ta walka ostatnia w Kołobrzegu pokazała, że jeśli wszystko jest dopięte na ostatni guzik, to jest petarda. Zdobyciu tego pasa nie stanie mi. Bardzo duży odstęp między nikt a stanie. A, dobra. Co w formule MMA jest najważniejsze? To
fajnie by było sobie obejrzeć taki film Uniwersalny Żołnierz. Jaki masz obraz paskudny? Bardzo zabawne. Spełniać, pilnować się wszystkiego, od diety do podstawy przygotowania. Trzeba być po prostu przede wszystkim uniwersalny. Dobrze się bawisz? Charakter kształtuje zawodnika, kształtuje walkę i przede wszystkim musi być agresja i uniwersalność. Co jeszcze byś chciał? Pizza w sumie. I teraz, kiedy wracam na wojenną ścieżkę, jestem już w wersji 3.0. Tak naprawdę jestem jeszcze mocniejszy niż przed wypadkiem. Tylko jak będziesz już chciał wersją 4.0, to nie rób sobie wypadku. Dobra, czyli wstałem rano o 14.00, zjadłem na śniadanie. Dzisiaj jest Zosia. Nic nadzwyczajnego, szaby. Nie mogłem trafić za dziada do tego studia. Wiesz, kurwa, będziemy na fenie, nie? 11 będziesz? Pierdolę, nie jadę! Czy może przyjadę jeszcze? Warto wlecieć. Zależy, czy będę miał autobus w dobrych godzinach, bo jak nie będzie autobusu, to nie przyjadę. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. No dobrze, że się kurwa nie spotkaliście z Albertem, bo się wodzi, bo mówi, że kurwa jak będziecie się mijać, to zrazu cię wali na dziurę i mówi, że nie czeka kurwa do gali. Teraz fan 11, mam jak zwykle duży głód walki, przygotowuję się tak jak do tej pory, oczywiście w swoim klubie, Biedziki Wschód, wszystko się wyjaśni już niedługo. Albert jest solidnym i kompletnym zawodnikiem, właśnie takich zawodników oczekuję. 19 marca na Torwarze walka od Zimkowski-Żelazowski. I to Żelazowski postara się być zmorą od Zimkowskiego tego dnia. Albert na co dzień jest moim kolegą, jednakże na gali FEN 11 musimy te relacje podłożyć do kieszeni i będzie to czysto sportowy pojedynek, bo jest kolejną przeszkodą w drodze po pas FEN w kategorii 77. Śniadanie? Nie wiem, ustawiam o 5 rano, mało zapamiętam z tego okresu. Jestem w podli klasa, polecam jak najbardziej. Znaczy w ogóle... Od razu wyższy poziom trenowania. Ja bym robił rękawice, to bym sobie wziął, bo sam piją pewnie. Nowy rok 2016, dużo zmian i to zmian tak wierzę głęboko, że na lepsze. A zmiana teamu i to właściwie odszedłem od trenera, do którego przez naprawdę długi okres czasu chciałem trafić. To był nowym trenerem jest Mike Passanier, znany na całym świecie Mike's Gym. Ja trenuję tak na dobrą sprawę od 20 lat. I te ostatnie kilka lat, kiedy wchodzę na lepszy okres dla zawodnika, to ma być taka wisienka na torcie. Ja biorę wszystkich, naprawdę ja biorę wszystkich. Mają być to dobrzy rywale, a ja chcę dobrych rywali, bo chcę udowadniać, że jestem najlepszy. Za chwilę będę miał okazję na to, aby obnażyć swojego przeciwnika i wyjść zwycięsko z ringu. Taki jest plan. Chęć walki, chęć zwycięstwa to naprawdę jest priorytetem. Często już dochodzi właściwie tylko do walki charakteru, a to jest cecha, którą ja w życiu się tak naprawdę kieruję. Dla mnie charakteru mi nigdy nie braknie, może braknąć kilku różnych innych elementów, charakteru nie braknie. Ja w to tak głęboko wierzę, że nawet moje hasło, moje motto życiowe, które mam wytatuowane na klatce piersiowej, to jest... Kurwa, co to? Jeśli choreczka tak daje nam przewagę, kurwa, no to nie ma, aż dobrze poszło. Czekajcie, bo dumny, kurwa, bo nie będę, bo kurwa. Nie, no, kurwa, popa, ciężkie popa poszło.